Przyjaciele, nazywam się Asia Kowalska, mam 23 lata i chcę wam powiedzieć o najważniejszej osobie w moim życiu. Ojcze, ja modlę się, niech każde wypowiedziane przeze mnie słowo trafi prosto do serca tych ludzi przez moc w imię Jezus. Amen. Przyjaciele, niecałe 2 lata temu poznałam Jezusa. Wcześniej myślałam, że go znam. Wcześniej byłam bardzo religijna. Chodziłam regularnie do kościoła, spełniałam wszystkie uczynki. No może nie wszystkie, bo czasami wiecie, no nie da się spełniać wszystkich. Czasami się zdarza wyjść na imprezę, czasami się zdarzało poćpać. No bo to takie normalne życie na ziemi, nie? Ale wiecie co? Później pewien człowiek powiedział mi, że nie znam Jezusa. I kiedy ten człowiek przyszedł do tej, z tą informacją do mojego życia, ja pomyślałam, że on jest nienormalny. Jak to ja nie znam Jezusa? Chodzę do spowiedzi i nie znam Jezusa? Przyjmuję ten tak zwany sakrament i nie znam Jezusa? No coś mi nie grało bardzo, nie? I wiecie, co ja zrobiłam? Zapytałam Boga: Boże, czy to prawda, że ja Cię nie znam? Bo ja chciałam wiedzieć. Stanęła przede mną perspektywa, że jeśli ja się mylę, a On ma rację, to ja idę do piekła. I zapytałam: Boże, czy to prawda, że ja Cię nie znam? I wiecie co? Znalazłam wtedy kartkę ze snem. Po tym, jak zapytałam. Było to dla mnie... Wiecie, ja w ogóle nigdy nie spisywałam snu. To było dla mnie śmieszne, w ogóle śmiałam się z mojej cioci, która to robiła. Na tej kartce ze 2-3 razy było napisane: takiego Jezusa nie znałam. I wiecie co? Na tej kartce było napisane, że Jezus tam nie czekał. W tym śnie Jezus czekał, aż się wykąpię. Rozumiecie to? Jezus czekał, aż się wykąpię. Jezus na mnie czekał. Stwórca Wszechświata na mnie czekał, rozumiecie to? I tak samo czeka na ciebie. I ty możesz go dzisiaj spotkać. I możesz narodzić się na nowo. Dziś przybliżyło się do ciebie królestwo. Dzisiaj jest dla ciebie dniem zbawienia. Dzisiaj możesz poznać Stwórcę Wszechświata osobiście. Wiecie, to nie jest jakaś śmieszna historia, że w ogóle stanął przede mną jakiś ziomek, cześć Jezus. Nie. Jesteśmy ludźmi, którzy mają ducha. Każdy człowiek ma ducha. Tylko to ty decydujesz, czy twój duch zawsze pozostanie umarły, a przez to nigdy nie będziesz szczęśliwy. Tak naprawdę szczęśliwy. Nie powierzchownie. Tak naprawdę szczęśliwy. Bo jeżeli przyjmiesz Jezusa do swojego życia, twój duch nareszcie zacznie żyć. Duch to miejsce przeznaczone dla Boga. Tylko On może tam zamieszkać. Ja narodziłam się na nowo z Bożego Ducha i Bóg mieszka we mnie. Jeżeli kiedykolwiek modliłeś się do Boga, to ja jestem odpowiedzią dla ciebie. Ja jestem listem Chrystusowym do ciebie. I proszę cię, przeczytaj dzisiaj ten list, bo dzisiaj możesz narodzić się na nowo. Od dzisiaj możesz być zupełnie nowym stworzeniem, rozumiecie? Jezus nie zmienił mojego życia. Ja umarłam. 6 lutego 2018 roku umarłam ja i żyje we mnie Chrystus. Rozumiecie? Ja już nie żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. I to jest najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Jestem wdzięczna Bogu za to, że żyję. Kiedyś nienawidziłam swojego życia. Kiedyś chciałam się zabić. Dziś dziękuję Bogu za każdy dzień. Wiecie, żyjemy na ziemi, dni są różne. Czasami są łzy. Czasami jest trudno mojej duszy, czyli mojej psychice. Ale ja dziękuję Bogu za to, że żyję na tej ziemi. Bo Bóg zamieszkał we mnie. Bo Bóg mnie uratował. Bo imię Jezus mnie wyzwoliło. Bo imię Jezus mnie zbawiło. Na imię Jezus zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich. Nie ma cwaniaka na imię Jezus. Albo przyjmiesz Jezusa i narodzisz się na nowo, albo będziesz na zawsze potępiony. Bóg jest dobry dla tych, którzy Go wzywają. Przyjaciele, życzę wam, żebyście jeszcze dzisiaj w swoim własnym pokoju zawołali imienia Jezus nad swoim życiem, bo tego potrzebujecie. Wiecie, Bóg jest spełniony, On tego nie potrzebuje, ale czeka na ciebie. Jeszcze dzisiaj zawołaj imienia Jezus nad swoim życiem, a poznasz Boga i zdziwisz się Jego bardzo. Amen.